Szyfierka kątowa Makita. GA5030R 2020 rok. I tu mamy numer fabryczny. O kurczę. 1 307 793. Czy jest możliwe, żeby aż 1 000 000 takich szlifierek było? Może. Szlifierka. Zobaczymy, co się dzieje. O, wywala bezpieczniki. Dziękuję. Muszę włączyć bezpiecznik. Myślę, że gdyby był większy bezpiecznik, to by tutaj nie tylko bezpiecznik wywaliło, ale co by wywaliło? No, no by były większe problemy, no to by pewnie zadymiła. Spróbuję ją zatem rozebrać. Zobacz, o, już czuję swąd. Ona już zaśmierdziała. Jeszcze jej dobrze nie włączyłem, a już zaśmierdziała. Co tu słychać? Na razie nic nie widać. No klasycznie trzeba ją pewnie rozebrać. Pewnie wirnik diabli wzięli. Tak myślę. Wyjmę zatem wyłącznik, podłączę, zobaczymy. Powinno się dać to wyjąć jakoś. Albo włączę ją poza wyłącznikiem. A nie wiem, wyjmę ten wyłącznik. Ciekawe, czy się go da w ogóle sobie tak łatwo wyjąć. Powinien wyjść, ale on to gdzieś tam zawsze ten dziubek. O, włączyłem ją. Kurczę, pod prądem ją rozbieram. Jeszcze dojdzie do jakiejś tutaj zwarć. No już doszło do zwarcia. Już jest włączone. Dobrze, że się w porę zorientowałem, że jest pod prądem. Bo się włączyła i wywaliło bezpiecznik. Wyjdzie ten włącznik, czy nie wyjdzie? O, wyraz. Czerwone na skrajnym. Ja go specjalnie wyjmuję, żeby go podłączyć, zobaczyć na 30 V, co to się będzie działo. O. Co tu jest? Jakiś pobór prądu? 3,5 ampera. Nie no, już widzę, że iskrzy. Ona powinna przecież chodzić. Ona nawet na 30 V nie chce chodzić. Nie no, to jest... Tu jest... Na 30 V już jest pobór 4 ampery. I też czuć zapach spalenizny. Trzeba rozkręcić ten sprzęt. Nie ma co. Szczotki razem ze szczotkotrzymaczami powinny wyjść, chociaż nie, tu jeszcze stojan jest przypięty. To nie wyjść powinno. To wyszło. Z tej strony też stojan. Wyjdzie czy nie wyjdzie? Nie wyjdzie. Się jeszcze wygięło, to jeszcze się coś złamie. Wyszedł. Ale czarny komutator. Strasznie czarny. Komutator jest tak czarny, jak jeden węgiel.
płaskiego śrubokręta spróbuję użyć. Idzie płaskim bez problemu. Jedna. Druga. Trzecia. Czwarta. Ja powiem, że skoro wirnik, to i to też można od razu odkręcić. W ogóle wszystko można odkręcić. Żeby wymienić wirnik, to tam nakrętkę trzeba odkręcić. Wyjdzie to? Wyszło. Wyszło. O, widać jak jest zwęglone. Cały czarny tutaj. Ujarany. To. Tu ma takie ząbki. I tu. Tutaj też są ząbki. Zobaczymy jak ten stojan w jakim stanie jest. Takie dwa długie wkręty widzę. Powiem, że ten stojan trochę też już temperaturę miał, ale to tylko chyba od wirnika. Wątpię, żeby on się spalił, ale na wszelki wypadek go sprawdzę. Znaczy, jaki ma pobór prądu. Mniejsze napięcie. 3,6 ampera na tej sekcji. Tu. 3,6, czyli jest równo, czyli są dobre uzwojenia. Stojan będzie dobry. Tu jest ten cały do przesuwania. Włącznik. Jak mi się rozbiera? A, do tyłu się wysuwa. Też można wyjąć. A tu? A, do tyłu. O. No i dobra, tu mamy rozebrane. Co tutaj się dzieje? No, wirnik jest ewidentnie zjarany i to tak ostro, że szkoda w ogóle mówić. Trzeba było ten wirnik wyjąć. Tu w ogóle smaru nie ma. Ten smar jest tak czarny, że tu... No to trzeba będzie wszystko umyć na nowo, żeby to było. Nowy smardam. Tego chyba nie będę rozbierał. W sumie nawet nie wiem, jak to rozebrać. Ale to ta blokada pracuje prawidłowo. Tu wyczyszczę ten smar. Nałożę nowy smar. Nowy wirnik damy. Nie wiem, jak to łożysko. To jest chyba łożysko 629, ale... Może damy nowe? A tutaj? Tu się ładnie kręcą łożyska.
Dobra, klucz 10. Spróbuję to odkręcić. No, ale to nie jest tak łatwo odkręcić. Nie. Trzeba żabkę. Może jakbym wziął jakąś skórzaną rękawicę, to bym to odkręcił, ale też nie gwarantuję. Nie, folia się ślizga, to jeszcze gorzej. Trzeba żabkę. Jest żabka. Zobaczymy, czy to pójdzie. No, teraz tak. No i dobra. Wirnik jest złom na 100%. Można było jeszcze to łożysko wyjąć. Jakieś ładne zielone łożysko. Zębatkę i to można zawinąć, żeby tu nigdzie nic się nie brudziło. To łożysko trzeba jakoś wyjąć. Ale jak? Trzeba mieć szczypce do pierścieni. One są zabezpieczone tutaj. No, zawsze mam problem z tymi szczypcami. Już kiedyś miałem takie szczypce. No. Korozji nie ma. Nie ma problemu, tylko że gdzieś wyskakują. Są bardzo małe. Nie wiem, czy te szczypce są wyrobione. Mogą być trochę na tych bizonach już wytłuczone. Co jest? No. Wyszło. Teraz to łożysko trzeba stamtąd jakoś wybić. Ono tam nie jest mocno przyciśnięte. No już wychodzi. Tu jeszcze jest takie cudo. O. NSK. No to jest za łożysko. CW. No, no jeszcze aż takie kiepskie tam może nie jest. Ale dam nowe. Nie wiem, czy ona się tu w obudowie gdzieś nie kręciło. Chociaż tu widzę, jest taki o-ring. I on powinien ją tutaj utrzymywać. Na swoim miejscu. Nie wiem, ten o-ring wymienić by, ale chyba nie ma potrzeby.
Dobra, to się później umyję. O. Dobra. 629 i ten o-ring. Może wymienię, może nie, zobaczę. No czas na umycie trochę tego sprzętu. Woda leci ciepła dosyć. No, mogła być trochę cieplejsza. Ale dobra. Trochę proszku. Trochę tutaj proszku. Proszku na Makitę. Niech się Makita i Mikita jej wymoczy. Może wystarczy. Czy to się da coś umyć po tylu latach? No ten sprzęt ma naprawdę dużo lat. Nie wiem, czemu te interferencje w tej komórce się takie robią. Raz są, raz nie ma. Nie wiem, co to jest. To oświetlenie LED-owe chyba gdzieś tam jakieś ma w sobie coś. Słabo to puszcza. Nie będę tego przecież mył rozpuszczalnikiem, ale ta maszynka naprawdę różne miała historię. Woda nie jest aż taka gorąca, jak powinna być. Ale na pewno coś się tam umyje. Tam w środku może jeszcze ta szczotka nie wchodzi, może pędzelkiem. Ten wirnik trochę to narobił smrodu spalenizny. No są tworzywa sztuczne, różne lakiery. To śmierć. Myślę, czym to umyć lepiej by było niż proszkiem jakimś, może z innym preparatem. Na razie umyję wodą. No nie jest tak źle. To i tak zaraz będzie brudnymi rękoma gdzieś używane. Dobra, tutaj wystarczy tyle. Ktoś to mówił, że tu łożyska się zabrudzą. Tu w tej chwili nie ma ani jednego łożyska. Woda im i tak by nic nie zrobiła, bo one są dosyć zakryte. A co do nitra, to faktycznie jest dokładniejsze do mycia, ale ja powiem, że smród jest później od tego nitra i ręce się niszczą. A jednak woda z proszkiem nie jest tak agresywna jak nitro. Co to w ogóle tutaj jest? Taka jakaś skorupa. Czy to się w ogóle da umyć? Coś tam odmyło może. Tutaj. 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 Tam głębiej też coś jeszcze siedzi.
Nie wiem, czy ten smar też można umyć tym proszkiem. Czy on w ogóle go puszcza? Może odpuszcza trochę. Chociaż ten smar, widzę, taki chętny nie jest do mycia. On strasznie zniszczyłby mi tutaj chyba te szczotki moje, może pędzelkiem. Chociaż nie, to tak brudzi. Może tam proszku wsypać. Kurczę, proszku dałem, że dwa prania by zrobił. Czy teraz ten proszek tam siedzi i nie chce wyjść. No, trochę odmy, nie można powiedzieć, że nie. Jeszcze proszkiem nie myłem tak tej głowiczki. Nitrem myłem, albo jakimś innym. Nitrem. Szczotka jeszcze czarna. Jeszcze bardziej. Ale się czarna zrobiła szczotka. Trzeba będzie brudzić wszystko. No i dobrze, jest bardzo ładnie umyte. Czy tam jakaś spalenizna jeszcze wychodzi z tego, tak mi się wydaje. No, tą przesuweczkę też można umyć. Z jednej, z drugiej strony ten przycisk. Dobra, to też. Sprężyna jest, trzeba uważać, żeby nie zgubić. No, tych rzeczy w ogóle nie widać, no ale już jak są, to nie będą też czyste. Dobra. No i to. Co tu jeszcze było? Patrzę, czy coś tu jeszcze jest do mycia. Stojan nie będzie myty. Śrubki też nie. Nie, to jest chyba wszystko. Przewód jeszcze mógłby być umyty, ale nie mam go akurat tutaj. Thank you.
Nowe nie będzie, ale zawsze będzie trochę to inaczej wyglądać. Puczę to i będzie koniec tego mycia. No tak dobrze popatrzyłem, że jeszcze przecież jest tak wyłącznik. Jeszcze jest przewód zasilający. No jest ta tylna obudowa jeszcze. No i przelotka. Jak tam to przegub jest, czy co to jest ten generatorzy. Ale te środki teraz brudne się zrobiły. Mam tutaj trochę proszku, żeby to się wyczyszczą. Żeby takie brudne nie były. Pierwsza wyrzucała bezpieczniki. Miała dosyć poważne zwarcie już na wirniku. To mycie też pozbywa się tego spądu, tego dymu. Wyłącznik też można trochę przemyć, tak delikatnie, nie zalać go. Też strasznie brudny jest. Nawet kondensator można. Nie za mocno z tym wyłącznikiem. Dobra, wytrę go może, niech się suszy. Łącznik już jest na grzejniku. Bardzo nie chcę wszystko odmywać, jest bardzo brudne wszystko. Woda jest tak brudna. Zresztą widać jaka czarna. Samym proszkiem szuruje. No, trochę się odmyło. Lepiej. No na czarnym tak brudu nie widać. Ale mimo wszystko. No i przewód. Wtyczkę trzeba umyć. Przewodu to nie umyć tym takim druciakiem. Supeł się zawiązał. Nie,
Dobra. Trochę jeszcze się uczę. Niech ta brudna woda w końcu stąd zleci. Szczotka niech umyje trochę jedna drugą. Chociaż widzę, że ta zielona jest tak brudna. Nie myją tak prędko. Były takie ładne. Tam zarek się łomu. Wirnik Makita. Piłka. Coś wspaniałego. Do tego mamy tak. Szczotki CB459. Zatem można działać. Tak myślę. Czy tutaj ten o-ring trzeba wymienić? Ale chyba nie trzeba, bo tu mam nowe łożysko z serii FAK. To jest łożysko 629 w podwójnym RS-ie. Chyba nie ma w pojedynczym. Jak ona tutaj wchodzi? Nie, no chyba to dobrze wchodzi. Ładnie weszło. Nie ma możliwości, żeby ono się tu obróciło. I tu przyjdzie teraz wirnik. Jak on tu... O. Dobrze. Łożysko będzie takie, jakie jest. Teraz zatem trzeba je zabezpieczyć. Żeby ono stąd nie wyleciało. To jest bardzo istotna sprawa ze względu na to, żeby się luz nie zmieniał na przekładni. Jak patrzę, gdzie mam te szczypce do tych pierścionków. Nie wiem, jak te pierścienie się nazywają. Osadcze, czy jak tam? Nie wiem. Segera może? Też chyba nie. A może? O! Dobra, łożysko jest na miejscu. Teraz trzeba będzie dać tutaj, co ja tutaj mam. Tu mam tą zębatkę. Ona w zasadzie sucha, bo wszystek smar z niej wyleciał. No i ta nakrętka. Nakrętka też była sucha, tylko że się wybuciła teraz w smarze. To trzeba założyć. Jak to tutaj wchodzi? Chyba trzeba jednocześnie przełożyć tu. O, bardzo ładnie. Tu jest normalna nakrętka, tylko że ona jest dosyć twarda z tego co widzę. Normalna w znaczeniu, że ma normalny gwint, czyli nie jest to lewy gwint. Ultra krótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Kurde, trzeba było chyba jakąś pincetą ją przytrzymać, bo ona tutaj tańcuje gdzieś tam. Gdzie ta nakrętka tam się schowała? Na to jest większe i silniejsze. Gdzieś tam schowała się. Zaraz tutaj włożymy to. Dobra. To jest to. To jest to. Teraz klucz dziesiątka. Żeby to dokręcić. No i dobra. Pięknie to pracuje. Nowe łożysko to nowe. I teraz tutaj o, to się nie przesuwa nic. Do tyłu ani do przodu. Ani nic. Teraz można by było albo składać przekładnie, albo składać cały sprzęt. No można złożyć cały sprzęt. Ale żeby go złożyć,
to trzeba ze starego wirnika na początek przełożyć tutaj taką, nie wiem co to jest, taki jakiś, no nie wiem, to jest takie elastyczne osadzenie łożyska, nie wiem czemu on akurat tak jest, ale dobrze, że tak jest, bo by mogło się na przykład zapiec gdzieś tam, gdyby to było tam metalowe gdzieś tam osadzenie w tej szlifierce, tego by wyjąć się nie dało, a tak to jest ciach, ciach, ciach i będzie elegancko. I już widzę, że zrobiłem błąd, bo tam nie włożyłem takiego, kurczę, to wszystkie elementy najlepiej sobie rozłożyć, a ja tam nie włożyłem, nie wiem jak to się nazywa, no ale takiego czegoś, zaraz powiem czego. Z myjni przyjechało wczoraj. No takie cudo tu jest. Jakiś taka kierownica wiatru, czy jak ją tam nazwać. Nie wiem też, którą stroną ona ma to być włożona, ale chyba nie tą. Może tą. Jak to pasuje, tak? A jak nie, tak nie pasuje. Czyli na pewno musi być tak. Dobra. No i powtórka z rozrywki, z wkładania tutaj tych przekładni. Zębatka weszła. Nieraz jak by całość złożył, a na końcu się okazało, o kurczę, nie włożyłem jakiegoś tam pierdełki, no to by było wtedy gorzej. Tu się dosyć szybko zorientowałem, że tego nie dałem. To by był naprawdę później taki niesmak, że wszystko się złożyło pięknie, a tutaj nie, 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 wszystko rozwalamy. Coś to teraz się tak ładnie nie kręci, jak się kręciło wcześniej. Chyba się coś tu stało niedobrego. No to się gdzieś przestawiło. Coś tu gdzieś trze. Nic nie może trzeć. To tam grane. Co tutaj chodzi? To się obróciło. Czemu to się obróciło? Że to będzie trzymane później przez co? Teraz znowu nakrętka uciekła. Aha, bo to obudowa będzie trzymała, ta niebieska. Na swoim miejscu. Kurczę, ta nakrętka gdzieś tam ucieka. Już ją trzeci raz przekręcam. Pinceta też jest taka do kitu, bo ma jakieś zęby u góry. Nie no, po co? To jest taka jakaś chyba medyczna, bo takie ma tutaj... No nic się nie da złapać, ona nie ma płaskich końcówek. No i to tak się wszystko na niej obraca, byle jak. Się nie nadaje do łapania w ogóle nakrętek. Muszę chyba znaleźć inną pincetę, bo ten tutaj sobie nie poradzę. Też dwa razy sobie poradziłem, ale za trzecim razem już sobie nie mogę poradzić. Ale płaskoszczypy to sobie z tym poradzą bez problemu. Elegancko. Teraz tak. Teraz się pięknie obraca. Tamto się może obrócić przez przypadek przy montażu. No i teraz. Teraz dopiero można niebieską obudowę składać, z tym, że tutaj jest ponowna ta i taka rzecz, którą można zapomnieć. O, to też tutaj trzeba włożyć zawczasu. Patrzę, w którą stronę to ma iść, to chyba nie ma większego znaczenia. A też bym zapomniał, przez stojan trzeba włożyć. No bez stojanu nie będzie to chodzić. Teraz tak, ze stojana
przewody wychodzą tutaj. A jeszcze nie stoją. Jeszcze trzeba tą przesuwkę włożyć. Odłączyć, ona tu jest. Wszystko jest powyciągane. O. Mi się rozpędził. Żeby tutaj nie pękło mi to teraz. To trzeba jakoś naciągnąć, czy jak to zrobić? Ale to jest chyba dosyć elastyczne. Chyba. Ale gdzie to ma tu wejść? Tu jest włącznik. Tu musi się tak wysoko podnieść. Bardzo wysoko się musi to podnieść. Może to podgrzać? To dosyć zimne jest. A, bo to chyba nie w ten otwór weszło. Tu ma wejść. O. Jak mówię coś, to kurczę. Nie za bardzo. Teraz ta przesuweczka. To trzeba wypchnąć do przodu maksymalnie. I przycisk założyć. O. Przycisk już jest. No dobra. Ciekawe, jakby tą obudowę WD spryskać, jakby ona wyglądała, ale ona będzie się później chyba kleić. Wiem, że znajomy tak wszystkie rzeczy konserwuje. Konserwuje. Podpicowuje. Ale zobaczymy. Nie, no ładnie to wygląda. Nie jest takie kurcze, takie białe. Ale nie będę tego pryskał, jakieś kombinacje skutecznie, bez sensu. Dobra. Przecież to nie idzie na sprzedaż. Jak na razie. Teraz dopiero można włożyć ten stojan. Chyba dopiero teraz. Te przewody, one tu jest ich tyle. Każdy musi wejść w swój otwór. Znaczy trzy u góry idą w jeden, a jeden idzie na dole. Patrzę, z której strony tamten ma wejść. Żeby tutaj... Ten chyba jeden będzie szedł z tej strony. Nie z tej. To go złapiemy. Ciężko będzie go tak złapać. Dobra. Niby tu jest, a te gdzie są? Gdzieś tam są. Wychodzą wszystkie. Wychodzą. Ten też wyszedł. No tutaj jakoś będzie szedł. Tutaj, tutaj i tutaj, do tej szczotki. Te do włącznika, ten drugi do drugiej szczotki. No dobra, stojan mamy, ale trzeba było jeszcze go przykręcić. Trzeba o tym pamiętać. Mam w pudełku wszystkie śruby od tego sprzętu. I tu śrubokręt PK2 czy PZ. Może być też płaski, ale to PK2. Akurat mam płaski tym razem pod ręką. Spróbuję płaskim przykręcić, chociaż płaskim nie lubię kręcić, bo może uciec na bok. Też płaski przynajmniej się nie omsknie tak łatwo jak krzyżak. Najlepszy by był oczywiście Torx albo klucz. No i dobra. Jest, jest. I teraz można dopiero to włożyć. O tak, ma to wejść. A właśnie, nie do końca to, bo jeszcze to musi iść. Już, kurczę, znowu bym popełnił mały błąd. Zastanawiałem, czy wszystko włożyłem.
tu powinny być cztery takiej samej długości śrubki. Raz, dwa, trzy. Ta jedna widzę, że jest krótsza. Czyli to nie jest ta. O. I tutaj. To jest też PH2. Kurczę, co ona tu jest zaślepiona czymś, ta śruba? Co ona w ogóle nie kręci? Jakieś błoto w niej jest. Albo smar? Nieistotne. Ale ją wkręcimy zaraz porządnie. Jedna jest. Drugie. Trzecie. Ta szyfierka naprawdę dużo przeżyła, bo widać, jaka jest tutaj porysowana. Długo musiała służyć. Miała szczęście długo pracować. I ostatnie. Dobra. No i teraz szczotki. Chyba wszystko tu już jest na miejscu. Makita CPCB 459 idzie z pomocą. Zobaczymy. O, piękne szczotki dwie. Coś tam jeszcze jest? Nic. Czyli stare szczotki tutaj wyjmę stąd. Coś nie chcą. Dobrze trzymają się te konektory. No, te szczotki jeszcze nie były do końca. O! Aż takie kiepskie, ale. No ale już były do wymiany. Razem z wirnikiem warto wymienić szczotki. No. To tak jak mój sąsiad mówi, jakby ktoś się wykąpał i z powrotem ubrał brudne majtki. Dobra, i teraz ten przewód idzie tutaj. Przez ten. Przestrzeń tutaj, tutaj i tutaj. I jest. A tutaj śrubka musi przyjść. A tu szczotka. Zaraz, żebym z powrotem starej nie włożył. Stara tam jest. Dobrze. Się można z rozpędu pomylić. I tu malutka śrubeczka taka idzie. Wkręt. Kurczę, znowu gdzieś tym śrubokiem przesadzami uciekł. Muszę jakimiś płaskimi kręcić. Nie wiem, gdzie on mi tu zwiał. Nie wiem, ja go muszę znaleźć. Ja nie będę kręcił jakimiś dziadowskimi śrubokrętami. PZ. No nie, no PZ będzie przeskakiwał. Jest PH2, ale trochę już zużyty. Ale do tak małej śrubki to tam może być. O! No i za pamięci od razu sprężynkę można wrzucić na miejsce. Niech on ją dopycha. Ją. Tą szczotkę. No i druga strona jest powtórka z rozrywki. Też szczotkę trzeba do góry tutaj. Niech tą sprężynkę wypchnie. Na bok. Wyszła. Dobra. Jest. Nowa szczotka. No niby oryginał Makita. Ładne pudełeczko kolorowe. Tutaj też malutka śrubeczka idzie. Też ją przykręcę. Fajnie te szczotkotrzymacze są zaczepiane na śrubkę. Mi się podoba, że nie trzeba gdzieś tam wciskać, nie wiadomo gdzie. Tu i tu przewód idzie od tego. I dobra.
Ten silnik już powinien chodzić. Zaraz tutaj podłączę, tutaj 30 V. Zobaczymy, jak się zachowa. Czy będzie chciał chodzić, czy nie będzie chciał chodzić. Uwaga. Ale słodziutko chodzi. On tak pięknie chodzi. No tylko słychać w zasadzie szum powietrza. No tam trochę na komutatorze te szczotki, ale to naprawdę minimalnie. Coś pięknego. Ile jest pobór prądu? 0,8 ampera na 30 V. I dobra. Ale jestem zachwycony na razie pracą tego sprzętu. Skoro chodzi na napięciu 30 V, zobaczymy zaraz, jak to chodzi na sieciowym napięciu. Tylko trzeba tutaj zamontować ten przełącznik. No tak też bym mógł podłączyć, ale po co? Niech już chodzi tak, jak ma chodzić. Ten przewód ma i za tym? Chyba nie. Dobra. On już jest na swoim miejscu. Kondensator też. Tu jeden konektorek, coś nie chce wejść, ale wejdzie. Może odwrotnie ma iść. Trochę tutaj jest ciasno mu. Może pod kondensatorem go puszczę, mu tak ciasno. No i to był dobry pomysł. Tu żaden przewód, żeby wirnika nie dotykał. Mu się przetnie. Tu jest dobrze, tu jest dobrze. Czyli teraz będzie można przykręcić ten przewód. Patrzcie, tu jest śrubka od tego. Taka duża była. No tak. To tak jakby odwrotnie się zakłada, ale to tak ma być właśnie. Czyli wklęsłością do góry, o. Może pokażę, jak to wszystko jest zrobione. To włączyć czy później? Zobaczymy, jak to się będzie obracać już na otworzonym. Czy tu jakieś iskry się nie sypią, czy coś. Dobra. Chodzi idealnie. Nic się nie sypie, żadna iskra, nic. Aż miło posłuchać, jak to chodzi, bo tu jeszcze nie ma tej przykładni, która będzie nam trochę hałasu robić. Więc po prostu goły wirnik się obraca w łożyskach. I może się pięknie rozpędzić, nigdy nie hamuje. Ostatnia śruba tu z tyłu. Dobra. Teraz można bezpiecznie włączyć. Zobaczcie, jak to się włączy.
Ona ma miękki start. Tu nie ma szarpnięcia. Jest taki... No i dobra. Co ja tu jeszcze mam do przykręcenia? Cztery śruby zostały do przykręcenia tej głowicy. No i te talerzyki. To już nic jest nieistotne. No i jeszcze jest tutaj sucho, nie ma smaru. Tutaj było ostatnio kontrowersje, że ja nie taki smar, nie taki siaki. Kupiłem tutaj jakiś taki smar. Do smarowania niedostatecznie uszczelnionych przekładni ślimakowych oraz przekładni zębatych. No te akurat są dobrze uszczelnione, ale ponoć to do elektronarzędzi. Lubriten ESP0. Zobaczymy, co tam w środku jest. Ktoś go dokładnie zabezpieczył. Takie ładne wiaderko. Nawet ma rączkę. O. Gdzie to się otwiera? Tutaj. Ładnie ten smar wygląda. Czym go tu nałożyć? Pytanie. Czymś, co później będzie można wyrzucić. Już tutaj widzę coś. Kawałkiem kartoniku. Czy ja już mam wszystko gotowe? Niech ja zobaczę, gdzie mam tą głowicę. Jak już tu nałożę smar, to będę chciał to zamknąć. Jeszcze trochę to wytrę z tego pozostałości. Tu jest o-ring, ale ja go nie wymienię. No tutaj nigdzie żadnych wyczepów nie było przecież. Tak, jak to jeszcze powinien założyć. To tak ma być tym zębem tu. To już później nie będzie. Już nie będzie później możliwości wracania, jak już przykręcę. No. Fajny ten smar jest, powiem. Ciągnie się jak miód. Podoba mi się jego kolor. Nie wiem, ile go tu włożyć. No ale w te zakamarki niech tam powchodzi, bo i tak on tam będzie siedział. Wcześniej czy później tam powłazi. Chyba wystarczy. No ta zębatka przecież tutaj dosyć wypełnia to wszystko. Ponoć nie może iść za dużo, bo się będzie grzało. Faktycznie tak jest, bo kiedyś nawaliłem smaru, że aż się zamknąć nie dało, śrubami ścisnąłem i się grzało. Także tutaj smar trzeba dawać tak. No pewnie fachowcy w fabryce wiedzą, ile gramów. Tam muszą strzyknąć jakąś strzykawką i zamykają, i ma być dobrze. Ale czy też oni nie wychodzą z założenia, że im ma być nie za dobrze? Że to ma pochodzić ileś tam wysiąść? Raczej chyba nie, bo w tych szlifierkach nie siada przekładnia, tylko jak widać już wirnik wysiadł. Przekładnia w świetnej kondycji jest. Tutaj
No. Ciekawe, czemu to jest pomalowane z jednej strony na dół. To chyba przypadek. Chyba nie ostrzegawczo. Łapada działa, wszystko działa. Smar można zamknąć, żeby kurz nie szedł do niego. Podoba mi się ten smar, powiem szczerze. Jestem zadowolony z jego konsystencji. No i z jego ilości. Bo to jest 0,85 kg. Trochę wystarczy na różne rzeczy. Bo do tej pory to miałem... Tutaj pokażę, taki malutki. No to jest różnica. Zaraz to odpalimy, zobaczymy jak to chodzi. Nie, no pięknie chodzi, naprawdę pięknie. Jestem zadowolony. Makita naprawiona. Wymieniony jest wirnik. No i to łożysko. 629. Pomijając fakt, że to łożysko też jest wymienione oczywiście razem z wirnikiem. No i szczotki. Łożysko. Gdzie tu jest CB459 to było? Pudełeczko. No i to wszystko było wymienione. Z tym to łożysko to, jak ja bym go tak aż do końca nie wymieniał, ale jest nowe, to jest nowe. Tak eksperymentalnie wymieniłem je, można powiedzieć, bardziej. Czas na zwinięcie przewodu. Powiem, że te urządzenia to... Jak mają te dobre łożyska, to nachodzą i chodzą. Myślę, że dopiero gdzieś po 15 latach trzeba te łożyska zmienić. Może to 10. Mi się wydaje. Przewód chyba był trochę skrócony, bo jakiś taki jest nie za długi. Ale minimalnie był skrócony. Może z 5 cm, może z 10. Zrobiona szyfiereczka GA5030R Makita. Dziękuję za uwagę.